10 marca o godzinie 17.30 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o pożarze stodoły przy zabudowaniach posesji na ulicy Słowiańskiej w Dzierżoniowie. Na miejsce zostały zadysponowane 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy i 1 z Piskorzowa. Kierujący działaniem ratowniczym potwierdził pożar stodoły. Paliła się w środku składowana słoma i w wyniku tego pożaru płomienie obejmowały dach. W wyniku prowadzonych działań z terenu palącej się stodoły zostały ewakuowane znajdujące się w środku zwierzęta. Kierujący działaniem ratowniczym decydował o podaniu 3 prądów gaśniczych wody na palący się obiekt. W wyniku prowadzonych działań nie można było zadysponować do zdarzenia drabiny mechanicznej SD-42 z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, ponieważ działania były utrudnione ze względu na linie energetyczne, które przebiegały bezpośrednio nad terenem wjazdów do posesji, jak również bezpośrednio nad budynkiem. Dyżurny stanowiska kierowania zadysponował na miejsce podnośnik z OSP Bielawa, który również po przyjeździe na miejsce zdarzenia nie był użyty ze względu na linie energetyczne, które przebiegały na terenie prowadzonych działań. Akcja trwała kilka godzin, prowadzona była przez około 4 godziny siłami i środkami znajdującymi się na miejscu zdarzenia. Jednak finalnie pożar udało się opanować, zabezpieczyć teren zdarzenia i przekazać do nadzorowania właścicielowi posesji. Generalnie konstrukcja budynku, która została naruszona i spalona, wstępnie zostało określone przez właściciela obiektu na około 80 tysięcy złotych. Przyczyny pożaru w dalszym toku postępowania będzie ustalała policja. Myślałem, że wolny wieczór, a tu...